Z tej strony Tomek. W tym odcinku chciałbym przedstawić Ci projekt PayID, jego powiązanie z firmą Ripple, z tokenem XRP oraz sposobem, w jaki można zainwestować w projekt PayID. Także serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt PayID jest ciekawą propozycją rozwiązania bardzo powszechnego problemu. Tak naprawdę jest platformą, jest protokołem, której celem jest umożliwienie ujednolicenia płatności pomiędzy różnymi rozwiązaniami. Pomiędzy różnymi rozwiązaniami, czyli tymi obecnie najczęściej stosowanymi w rozliczeniach głównie internetowych, czyli przelewy internetowe i wszelkiego rodzaju kombinacje z tym związane, czyli jakieś metody szybkiej płatności, płatności typu plik i tak dalej. Przelewy w zakresie wykorzystania właśnie kryptowalut, przelewy z wykorzystaniem karty kredytowej, czy przelewy płatności w oparciu o inne, czy też przyszłe rozwiązania, ponieważ, tak jak wcześniej wspomniałem, jest to protokół, czyli jest to coś, co jest warstwą praktycznie najniższą, na której można budować i z którą można integrować inne rozwiązania. Wszystko sprowadza się do tego, aby właśnie w oparciu o PayID z wykorzystaniem takiego przykładowego i krótkiego identyfikatora można było między sobą, między osobami, między firmami, między instytucjami wymieniać płatności. Robić to w sposób szybki, łatwy do zapamiętania, wykluczający konieczność pamiętania kont bankowych, zapisywania ich, wykluczający konieczność zapisywania adresów protokołów kryptowalutowych, przechowywania danych z kart płatniczych, z kart kredytowych, z kart debetowych. Także wydaje się, iż jest to ciekawe rozwiązanie, ciekawy pomost na obecnie funkcjonujący system. Jest to pewien krok, można moim zdaniem powiedzieć, pośredni pomiędzy tym, co obecnie mamy, a tym, co proponują nam projekty kryptowalutowe właśnie skupione na wszelkiego rodzaju płatnościach. Aby jeszcze bardziej podkreślić, jak ten temat jest istotny, warto zwrócić uwagę na najnowszy raport dotyczący e-commerce. Raport wydany przez e-Izba. Link do tego raportu również umieszczę w komentarzu pod tym filmem. Raport ten analizuje rynek e-commerce polski. I tutaj warto zwrócić uwagę, że z roku na rok zwiększa się popularność przelewów internetowych właśnie w zakresie rozliczania się w handlu internetowym. U nas są to szybkie przelewy typu przelewy 24, PayU, DotPay, czy tak zwane Pay by Link. Również niezwykłą popularnością cieszy się płatność za pomocą Blika. Także tak naprawdę problem wydaje się dosyć istotny. Temat jest godny zainteresowania i jak najbardziej nisza jest również gotowa do zagospodarowania. Jest to protokół, który tak naprawdę ma być otwarty. Jest to projekt otwartośródłowy, oznacza to, że kod źródłowy tego rozwiązania jest otwarty, jest dostępny dla każdego, każdy może to przejrzeć. Wynika to oczywiście z faktu, że protokół ten ma być wykorzystywany przez dowolną organizację, dowolną instytucję, która w jakiś sposób umożliwia płatności w oparciu o swój protokół, dlatego ten open source jest tutaj konieczny. Oczywiście duży nacisk został położony również na tak zwany UX, czyli User Experience, czyli to, w jaki sposób użytkownik, klient tego rozwiązania będzie je odbierał, z jaką łatwością będzie z niego korzystał i jaką wartość
korzystanie z niego będzie miał poprzez właśnie użycie tego PayID. Oczywiście tego typu projekt również musi być prosty w zakresie implementacji, tak aby jego adopcja przebiegała sprawnie i szybko pomiędzy różnymi rozwiązaniami technologicznymi. Warto tutaj zwrócić uwagę przede wszystkim na fakt, że jest to projekt ze stajni firmy Ripple, czyli ze stajni firmy odpowiedzialnej tworzącej protokół właśnie XRP, token XRP, także również partnerstwa tej firmy, partnerstwa tego rozwiązania mają duży wpływ na to, w jaki sposób to się będzie rozwijać. Z informacji umieszczonych na stronie widzimy, że coraz więcej portfeli, coraz więcej giełd również nawiązuje chęć wykorzystania tego rozwiązania. Jest to oczywiście z tym, co jest zapisane w white paperze, jak najbardziej trafne. Myślę, że każdy z nas chciałby w ten sposób dokonywać płatności. Co do samego rozwiązania, jest również ono kompatybilne z zaleceniami wydanymi przez FATF, czyli Financial Action Task Force. Jest to organizacja typu watchdog, jest to taki financial watchdog, czyli organizacja niezwiązana z żadnym państwem, z żadną firmą. Jest to organizacja typowo niezależna, tak właśnie należałoby według mnie rozumieć organizację typu watchdog, a to, że funkcjonuje ona właśnie w segmencie, w kontekście finansowym, oznacza to, że wydaje zalecenia związane właśnie z rynkiem finansowym, wydaje rekomendacje. Oczywiście nie są to jakieś sformalizowane standardy, które obligatoryjnie projekty właśnie na rynku finansowym muszą w jakimś stopniu u siebie implementować. Niemniej jednak organizacja ta działa w ten sposób, że wszelkie podmioty działające na rynku finansowym są dobrze widziane przez pozostałe podmioty, jak i przez konkurencję, jak i przez potencjalnych partnerów, jeśli właśnie te rekomendacje wydane przez FATFA są spełnione. I tutaj to, co możemy przeczytać na stronie właśnie tego projektu PayID, oznacza, że jest on kompatybilny z tak zwanym Travel Rule. Co to dokładnie oznacza? Organizacja FATFA wydała taki właśnie biuletyn, w którym znajdują się rekomendacje i właśnie w rekomendacji oznaczonej numerem 16, dokładnie w tym punkcie 114, znajduje się taka informacja, że aby dane rozwiązanie, dana technologia była w pełni kompatybilna z tymi rekomendacjami, protokół, projekt, rozwiązanie, ogólnie produkt, który tutaj jest kierowany do klienta, musi zapewniać jawną, że tak powiem, rozliczalność i identyfikację stron biorących udział w transakcji. Jest to oczywiście pośrednio związane z programami antyterrorystycznymi, z programami typu KYC, a głównie AML, czyli Anti-Money Laundering. Są to działania zabezpieczające przed praniem brudnych pieniędzy. Z jednej strony część tutaj z Was może powiedzieć, że jest to coś, co trochę odbiega od rynku kryptowalut, od samej technologii. Z drugiej strony wszyscy, myślę, że bez względu na to, czy kierujemy się fundamentami, czy kierujemy się typowo spekulacją, czy mamy na uwadze technologię, czy też efekt sieciowy danego rozwiązania, jesteśmy zgodni co do tego, że duże znaczenie na wartość, a tym samym pośrednio na cenę projektu ma jego właśnie praktyczne użycie. Dlatego tutaj albo do tego projektu możemy podejść w sposób taki, że jest to taki etap pośredni pomiędzy tym, co jest teraz, a tym, do czego tak naprawdę dążymy w projektach kryptowalutowych.
Z drugiej strony można to rozumieć, można ten projekt traktować jako swego rodzaju kompromis, w którym właśnie te dwa światy w jakiś sposób się stykają, dzięki czemu mamy produkt zarówno kompatybilny, powiedzmy formalnie z wymogami, jak i mamy produkt, który w oparciu o popularne, wykorzystywane technologie płatnicze umożliwia właśnie wymianę środków pomiędzy różnymi podmiotami, które to ze swojej strony zaimplementują. Jeśli chodzi o takie typowo techniczne aspekty tego projektu, to tutaj warto podkreślić to, że nie jest to rozwiązanie oparte o blockchain, nie jest to rozwiązanie typowo zdecentralizowane, ponieważ tutaj za decentralizację odpowiada tak naprawdę sieć internet, ponieważ poszczególne komponenty, poszczególne firmy chcące wykorzystać właśnie PID w swoim rozwiązaniu muszą uruchomić tak zwany PID serwer, odpowiednio go skonfigurować i dzięki tego typu właśnie serwerom rozmieszczonym na całym świecie, w różnych organizacjach, w różnych pośrednikach czy w różnych projektach świadczących tego typu usługi wymiany płatności mogą właśnie w oparciu o ten łatwy do zapamiętania identyfikator, którego przykład tutaj widoczny jest na ekranie, pozwalać swoim użytkownikom na wymianę tego typu właśnie środków płatniczych, pieniędzy, odpowiadać za konwersję pomiędzy na przykład dolarem a bitcoinem, bitcoinem a Ethereum, płatnością kartą, a na przykład popularnym u nas blikiem, o ile to również byłoby tutaj zaimplementowane. Dlatego jeszcze raz to podkreślę, nie jest to rozwiązanie stricte oparte na blockchainie, jest to jakby poziom, warstwę niżej, jest to protokół, który można wykorzystywać właśnie w rozwiązaniach zaimplementowanych, osadzonych na blockchain, jak i rozwiązaniach typowo scentralizowanych, sterowanych typowo centralnie, tak jak waluty fiat czy inne metody płatności. To jest taki właśnie integrator i myślę, że można tutaj użyć tego słowa, w jakiś sposób jest to pośrednik. Dlatego jeśli chodzi o partnerów tego rozwiązania, możemy tutaj zobaczyć głównie w tym momencie portfele kryptowalutowe, giełdy, gdyż to po ich stronie będzie się ta potencjalna konwersja pomiędzy różnymi rozwiązaniami toczyła. Jeśli chodzi o samego GitHuba, widać tutaj początek zaangażowania zespołu w ten projekt. Na ten moment jest tutaj tylko jedna osoba przypisana do tej organizacji. Jeśli chodzi o sam kod źródłowy, to na ten moment jest to tak naprawdę tylko takie guide, takie RFC, czyli tak naprawdę zalecenia do tego, w jaki sposób ten projekt należałoby implementować po swojej stronie. Co ciekawe, również na stronie bezpośrednio samego protokołu możemy znaleźć już przykładowe rozwiązania, przykładowe odwołania typowo programistyczne, czyli to, w jaki sposób można tego używać, aby właśnie po swojej stronie jako dostawcy płatności również wykorzystać ten projekt. Wspomniałem na początku filmu, w jaki sposób można byłoby w ten projekt zainwestować. Tak naprawdę należy to traktować lekko z przymrużeniem oka, ponieważ projekt ten nie ma własnego tokenu, natomiast to, co rzuca się tutaj od razu w oczy, mamy tutaj duży przycisk Start Building i to może trochę się kłóci z ideą inwestowania, bo każdy z nas pewnie raczej by tu chętnie zobaczył invest, buy albo coś w tym stylu, albo go to exchange to buy or sell this token. Natomiast my tu mamy start building. To jest niezwykle istotne do adopcji. Ja właśnie jestem fanem projektów, które tak podchodzą do tej pierwszej społeczności, do tych early adopters,
Tak naprawdę inwestując w ten projekt, wykonujemy to poprzez właśnie budowanie własnych rozwiązań, poprzez staranie się upowszechnienie tego projektu, poprzez właśnie w jakiś sposób próbę wykorzystania tego, przetestowania, sprawdzenia, czy to jest fajne, czy to tak naprawdę działa, czy to się sprawdza, i w ten sposób możemy tą taką prawdziwą, w moim odczuciu, w moim zdaniem, inwestycję wykonać. Czyli mało tego, że kupować coś, ale natomiast mając realny wpływ na rozwój danego projektu. Dlatego tutaj czasami mi tego brakuje w projektach kryptowalutowych, że często nazywamy siebie inwestorami, natomiast inwestor to jest nie tylko ten, kto kupuje jakiś udział, jakiś token, jakąś akcję, natomiast jest to ktoś, kto również ma realny wpływ na rozwój tego projektu poprzez albo jakieś działania, poprzez rozwój danego właśnie projektu, danej firmy, danej organizacji. Jeśli nie mamy takiej możliwości, nie mamy takiego wpływu, to moim zdaniem, kupując token, po prostu zajmujemy się spekulacją, zajmujemy się handlem, zajmujemy się kupnem, sprzedażą w obrębie właśnie tego świata kryptowalutowego. I tutaj osoby, które chciałyby w ten sposób w ten projekt zainwestować, mają taką okazję poprzez niedawno uruchomiony program PayID Hackathon, w którym to nagrody też myślę, że są niemałe. Są tutaj one oczywiście honorowane w XRP, także również mamy możliwość w jakiś sposób w tym szerokim świecie kryptowalutowym zyskać środki poprzez branie udziału, zgłaszanie propozycji, implementowanie konkretnego rozwiązania w oparciu o PayID. I tak naprawdę to wszystko, jeśli chodzi o ten projekt. Jeśli chodzi o moją opinię, projekt wygląda dość interesująco. Według mnie na ten moment jest takim właśnie kompromisem, próbującym z jednej strony w jakiś sposób wesprzeć całe środowisko kryptowalutowe, z drugiej strony projekt chce i musi tak naprawdę być kompatybilny z zaleceniami po to, aby firmy legalnie działające mogły go używać. Dlatego tutaj ciężko tak naprawdę dać taką jednoznaczną opinię. Natomiast według mnie projekt jest takim kompromisem pomiędzy tym, co tak naprawdę dzisiaj jest możliwe do zrealizowania właśnie na styku świata kryptowalut, jak i świata tego tradycyjnego finansów. Daj znać, co myślisz o tym projekcie w komentarzach. Na ten moment to już wszystko. Dziękuję za poświęcony czas. Cześć!